drzewo opiekuńcze, już głowy nie dam, ale coś takiego tam się obiło kiedyś o uszy. Gol! 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 Zaciąg macie, kurczę, ciężko zbrojny. No nie, no dobra. Sezon temu też zaczęliśmy od 9-0, wydawało się, że to będzie. Ojej! Sezon temu też zaczęliśmy od 9-0, wydawało się, że to będzie. Ojej! Sezon temu też zaczęliśmy od 9-0, wydawało się, że to będzie. Ojej! Druga kontuzja, trzecia kontuzja. No dobra, to nierealnie Barcelona, no. Ale wiesz. A tu jak będzie? Wszedł, dał zmianę. Za podanie, cyk. O, 3-1. Szybkie za podanie, cyk. Ale też w obronie, no też dziobnął się, jeżeli koleś strzela z metra do pustej. O, 3-1. Szybkie za podanie, cyk. Ale też w obronie, no też dziobnął się, jeżeli koleś strzela z metra do pustej. O, 3-1. W normalnym czasie było 1-1 i na karne 2-0, a karne było. Ale wygraliście. Tak. Gratulacje. 12 sekund. Wow, no minutki nie było. Oj, 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 musi wykorzystać. Nie, ten nie umie. Końca! Oj, oj. O, ładny strzał. Zostało. Wow! I kara musi być. Bez kary musimy dojść. Łapa! O, ładnie. Gol. O! Yes! Nie ma! Gol! 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 No tak! Gol! 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 Ty, żyje? I tak? No nie, tak nie można.
O, pięknie. Szeroko. O, pięknie. Gol. Szeroko. O, pięknie. Gol. Patrz, super. Nie, wyciągnął. Nie ma. Faul. Gol. Gol! Gol! Panowie, no gratuluję do... Wyśmienite widowisko z boku patrząc. Pierwsza połowa w wykonaniu mitu troszeczkę przez pana, ale za to druga połowa to było już genialne. No i tak naprawdę 5-4 w ostatniej sekundzie, no to odbiera trochę mowę, nie? Jak oceniacie spotkanie? Odbierało nam mowę, nie wiem co powiedzieć. Znaczy to króciutko, no z naszej strony mecz przegrany na własne życzenie tak naprawdę. I no, przeciwnicy wykazali się przede wszystkim skutecznością, rozsądkiem i no, zagrali po prostu to, co my powinniśmy zagrać. Czyli punktować błędy rywala i zdobywać gol. No my zrobiliśmy duże błędy, każdy gol stracony po tak naprawdę indywidualnych pomyłkach. No i pozostaje gratulować przeciwnikom. Ja się zgadzam z przedmówcą. Mecz był bardzo dobry, bardzo wyrównany. Obie drużyny zagrały bardzo dobrze taktycznie. My się wykazaliśmy doświadczeniem, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że mecz nam się ułożył. Jak zauważyłeś na początku, Mitra przespała kilka pierwszych minut i to generalnie zaważyło wynik. Gdyby ten mecz potrwał jeszcze chwilę, przypuszczam, że wynik mógł być zupełnie inny. No jeszcze raz bramkarz Łukasz grał genialnie dzisiaj. To co on powyciągał? No też. Ale bramkarz Mitra też bardzo dobrze. Też powyciągał. Także... Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.